Szanowni Państwo, dzisiaj przy lepieniu pierogów lekcja z różą. I mówiąc szczerze, naszła mnie refleksja na temat. Na temat, który będzie bardzo aktualnym tematem 1 września, kiedy uczniowie pójdą do szkoły. Temat numer jeden to będzie temat prac domowych. I dzisiaj przy lepieniu pierogów taki właśnie temat. Szanowni Państwo, czy warto zadawać prace domowe? Każdy rodzic, każdy uczeń, każdy nauczyciel zadaje sobie to pytanie, zastanawiając się i myśląc, czy słusznie tych prac domowych nie będzie, czy może szkoda. Powiem pierwsze zdanie, myślę, że najważniejsze. Będzie to moje zdanie na ten temat. Zdanie nauczyciela z długoletnim doświadczeniem, nauczyciela języka polskiego. Szanowni Państwo, to nauczyciel musi wiedzieć, ile prac domowych zadać, na kiedy je zadać i czy w ogóle w danym dniu je zadać. Więc on jest tutaj kierowniczą rolą. I on musi wiedzieć, czy te prace domowe są konieczne, czy są to prace domowe zbędne, czy są to prace domowe, których uczniowie i tak nie wykonają samodzielnie. Czyli w pierwszej naszej części rozmowy na temat prac domowych przy lepieniu pierogów, można powiedzieć, że i lepienie pierogów może być pracą domową z języka polskiego, kiedy będziemy uczyć instrukcji. Czyli jakie składniki, jak je wykonać. Będzie to praca domowa, praktyczna nawet, która nauczy nas, jak pisać instrukcje, a potem jak można je umiejętnie i w jaki sposób odczytać. Można przy lepieniu pierogów zadać pracę domową, napisz zaproszenie. Zaproś koleżankę do pracy w kuchni, będziecie razem lepić pierogi. Można? Można. Tematy, pomysły, projekty są bardzo różne. Nasze pierogi z falbanką, przepiękne, niezwiązane być może na razie jeszcze z pracą domową. Szanowni Państwo, jeżeli prace domowe zadaje nauczyciel, robi to zgodnie z własnym sumieniem. Zadaje je mądrze, bo wie, bo zna swojego ucznia i zna jego możliwości. I zawsze zadaje te prace domowe dla ucznia na 6, dla ucznia na 3 i zawsze dla ucznia, który ma trudności ze zrobieniem każdej pracy domowej. Musi te prace domowe różnicować. Nie można też zadawać pracy domowej z dnia na dzień, jeżeli jest to na przykład wypracowanie albo jakaś forma dłuższej wypowiedzi. Trzeba na to dać czas, a więc co najmniej kilka dni. My wiemy, że uczniowie często tę pracę domową zrobią na ostatni moment, ale jednak mają w świadomości, że jest na to kilka dni. Można sobie ten czas rozplanować. Szanowni Państwo, jeżeli prac domowych nie będzie, to niestety nasz uczeń nie jest jeszcze na tyle zdolny, aby sobie sam zadawać trud i wymyślać sobie zadania, które warto zrobić. Od tego ma szkołę i od tego ma nauczycieli. Zaznaczam, mądrych nauczycieli, którzy wiedzą, ile mogą w danym dniu zadać pracy domowej. A ona przyniesie naprawdę efekt. Uwierzcie mi Państwo, przyniesie efekt, tak jak efekt naszych pierożków dzisiaj. To tyle w pierwszej części lekcji z różą na temat prac domowych. Temat bardzo aktualny, wrócimy do niego. Pa, pa!